tak? Benek, będziesz mi trzymał mikrofon. Nie, nie lepiej, bo... Danuś, tylko nie dotykaj, nie pukaj, to musisz trzymać i nic nie ruszać, bo będzie słychać wszystko, rozumiesz? Tak. Ale uważaj, to jest na kabel. Weź, widzisz, tak jest. Włączone. A gdzie jest ta skala tutaj? Nie ma tej skali, jest na automacie. Weź tą skalę. Zasady ogólne, nie trzymamy za mikrofon. Nie naciskamy różnych dziwnych guzików. Efektów. Bo wtedy co się dzieje? Nie zoomować, tak? Nie zoomować tutaj, tak, bo to jest niedobrze. Jaką twarz mam? Bo widzisz, co się dzieje bez sensu, prawda? A tam to... Wiesz? Czyli o, czarno-biała. Bo potem tego nie zmontujemy. A po czym się poznaje, co człowiek myśli albo czuje? Nie wiem. Nie po twarzy? No po twarzy. No właśnie, więc co najważniejsze jest do filmu? Twarz. I? A w twarzy? Nie wiem. Co? Wiesz, no. No wiesz, tylko pomyśl. No co? No co? No nie wiem. A co sobie patrzą ludzie, jak się kochają? To w oczy. No właśnie. I potem poznają się kochają. Tak? Po oczach, tak? No właśnie. A co jest najważniejsze w człowieku? Twarz. A dlaczego twarz? No, żeby widzieć. Co mam tak widzieć, o to? No. No tak, ale dlaczego twarz? No chyba mówię. No i co? A rękoma nie mówię. No. Tak? Dobrze. No. No dobrze. A dlaczego nie trzęść kamerą? No będzie źle nagrywać, na przykład tak jak teraz, oba. Źle się nagrywa. No właśnie. Jaka jest kamera? Droga. Mhm. I ważna, więc... Jak się przewracasz, to zawsze kamera na ciało ma upaść. Jak robisz wywiady, albo jak kogoś filmujesz i chcesz słyszeć, żeby to, co on mówi, to musisz najwyżej metr półtora, bo dalej już nie będzie on słychać. Jak kadrujemy? Normalnie. Trzymamy kamerę prosto. Czyli twarz się znajduje w jakiej pozycji? W jakiej pozycji? No. Stojącej. Jak stojącej? Centralnie. No centralnie. Czyli tu jest, nie? Mhm. Czyli co, wiesz jak filmować? Mhm. Uda ci się? No. No to teraz spróbujemy. Musisz się patrzeć w monitorek, żeby kontrolować, jak filmujesz. Dobra. To co? Zaczynamy, tak? Weź kamerę do ręki. Weź kamerę na który... Ja chcę to widzieć. Jak się nazywasz? Grzegorz Pacek. Co robisz? Ile masz lat? 35. Co robisz? Filmy. No, ale jesteś reżyserem czy czymś? Reżyserem jestem. Jakby cię napadli, byś znał ich, to byś poszedł na policję? Ale kto jakby mnie napadł? Koledzy? Znajomy jakiś. Koledzy? No. Moi koledzy nie napadają. Ale no jakby napadli, tak jako coś by im wpadło do głowy. Moim kolegom tak nie wpadło. Czy jakbyś miał taką zajebistę, żeby coś zajebać? Na przykład takie, jakieś kurwa torbę takiej starej babci zajebałbyś? No co znaczy by? Może nie starej, ale takiej... Nie, ja nie kradnę. A dlaczego? Cienia z niego! O, dobra, nie, dlaczego? No jak to dlaczego? Bo tak mnie wychowała mama i tata, że się nie kradnie, że się zarabia pieniądze w pracy. Robiąc filmy albo no, ale jeżdżąc samochodem. Złodziejstwo to też praca, nie? No nie wiem. Czy paliłeś kiedyś narkotyki albo piłeś wódkę? No wódkę na pewno, ale paliłeś tylko... Wódkę piłem. A narkotyki skuny te inne? No trochę tak. No to jak, co to znaczy trochę? Tak czy nie? Próbowałem. No. Ale co? Skuna. Jak było? Tak sobie. Fajnie? Tak sobie. A czego tak sobie? No już odmówiłem, wkręca. Kraka jarałeś? Nie. Dlaczego? Skun wcale nie wkręca. Na przykład ja paliłam z 10 razy, jakoś mnie nie wkręciło. Ja wiem. Więcej niż 10 razy, ale mnie nie wkręciło. A jakbyś, jak to się nazywa? Takie miał... Jak to się nazywa? Kurwa, szybciej, bo mnie ręka... Jak się przypomnę, to ci powiem. Dobra. Ja już wymyśliłam, weź, bo zaraz zapomnę. Dobra. A mam, jest. Chciałbyś mieć inną pracę niż ten? No to ja się go pytałam. No? Nie chyba. Dobra, przez ten czas, co pracujesz, to nie dostaniesz od nich pieniędzy? No dostanę co jakiś czas, tą razie, 3000. To 300 takich tych pieniążków. Jakich 300? 30. Wiesz, jaką ja muszę wieżę kupił? A muszę mieszkanie wynająć. Kurwa, 30 baniek na 3 miesiące to po 10 baniek na miesiąc. No to mało. Mało? Może dla ciebie. Jak masz na imię? Norbert Kubowski. Nie raz, skuna? Chcę z tym skończyć. Resa dobrze? Tak. A ja raz papierosy? Palę. Co?
Pijesz? Od czasu do czasu. Jaki najbardziej lubisz samochód? Najbardziej? Markę. Najbardziej lubię Alfa Romeo. Chujowy samochód. Jest wcale chujowy. Jak się nazywasz? Grzesiek Kępka. Gdzie mieszkasz? Na ulicy Kawęczyńskiej. Jaka to dzielnica? Praga Północ, najlepsza. Co ty uważasz za słowo miłość? Jak to uważasz? Jak uważam słowo miłość? Mało spotykane słowo. Przynajmniej w moim przypadku. Czy miałeś kiedykolwiek dziewczynę? Nie jedną. Mniej więcej ile? No, trudno zliczyć. 20-30, tak powiedzmy. A czy uprawiałeś kiedyś seks z mulatką albo z murzynką? Nie, ale bardzo bym tego chciał. Marzę o tym. Dlaczego? No, według statystyk przeprowadzonych 80% mężczyzn pragnie uprawiać seks. Pragnęłoby uprawiać seks z kobietą czarną. A co ty o tym sądzisz? Zgadzam się z tym. A jesteś rasistą? Jestem. No to jak? Pomimo wiem o tym, co chcesz powiedzieć, że chciałbym wyruchać czarną panienkę, czy tak powiem, a że jestem rasistą, ale to jest takie pewne inne doświadczenie, że to się zupełnie inaczej mówi, a inaczej się w tym przypadku robi i no. Chodź, Piszma, chodź! Zaczyna ci przypadka, bo tego się nie da wyczyć z tej kamery. Był na wszystkim, jak zgoła, żebyś cię tak samo, jak głodny gen, jest tutaj taka zajawka, w tym co działkę i akcję z warta, czyli gdzieś się, jak ulga nasza krew jest zimna, ginie kolejna niewinna osoba, taki pech, albo taka karma, strzela w komuś kosę, na pewno mój kosę! Konfident Sebastian Matuszewski. Frajerzy! Odzywaj się. Dziękuję ponad stu. Mam fartuszek, trzy czujniki, nazywam narkotyki. Ja pierdolę, panie mole. Ja pierdolę te przedszkole. Prezydenta nie pierdolę, bo dupę dobrze kole. A jak się przedszkole prezydenta, też pierdolę. Poczekaj, ja wejdę zobaczyć. Okej. To jest spokój mojej babci. Taki. Ładny. Babcia się schowała, ale to już szczerze. Babciu, odwróć się. No. No pewnie. Tu śpi najmłodszy mój wujek Robert. Tu Grzesiek. A tu śpi moja babcia. Taki. Idziemy teraz do mojego pokoju. Tutaj. Tak, to jest mój pokój. Cały. Tu śpię z mamusią. O, tutaj jest moja mamusia. Tam poszła moja babcia. Tu śpię z mamą na tej kanapie. Tak. Tutaj mam telewizor, biurko. Masz, nagrywaj no, swoje tu, dyplomy. Tu nic nie widać. Gało Lubliwowskiej. Za czy zajęcie ty? Pierwszego miejsca. W czym? Na razie jest piłka nożna. O, tu lubię są go. Biegach przełajowych, zdjęcie z drużyną, odcinki z gazet, dziewczęta z Pragi były w Gliwicach nie do pokonania, dziewczęta burza z Pragi Północ. Chodź, chodź, chodź. Ale u ciebie chyba nikogo nie ma. Co? To jest mój cały dom. To jest mojego brata, ta łóżko, pokój, mojego brata, tu moje siostry, to jest mój brat. Hej, hej. Tutaj moja mama śpi, moim tatą, a tu siostra ucieka, tu fotel, tu moja siostrzyczka, bardzo ładna, tu ja śpię.
tu Barek, mam tu odrabiam lekcje. Michał, chodź tam. To mój brat, ukochany, bardzo Michał, go lubię. Chodź tam. Tu mam takie coś. Tu mam. Dobrze. Tu jest pokój, kuchnia. Kuchnia. Tu psa jedzenie. Tu mój brat, kochany, bardzo lubię go. No. Tu mój brat. I teraz na tyle to wszystko jeszcze. Tu mój brat, kochany, bardzo go kocham. Tu moja siostra. I to teraz już nasz wszystko na ten temat. Co robisz, mama? Smażę na roślinki. A co będzie na obiad? Na obiad będą. A kiedy zrobisz? A jak tylko smażę na roślinki. Na długo jeszcze? Dopiero drugiego. Coś nie chcą się smażyć na roślinki. Coś się przyklejają na roślinki. Na trzy krokiety i ze dwa same naleśniki. Albo naleśniki. Ty tych to zepsutek nie jesz? Nie, nie można tak, bo to musi być metr, żeby było słychać. Jak mlaskamy? To nie mlaskać. Smacznego. Dziękujemy. Smacznego. Zostaw ją. Wiesz, kurwa, łapę już otwierała? Wiesz, łapę już otwierała? No to. Nazywam się Barbara Kępka. W ogóle cały życiorys mam powiedzieć? No. No. Gdzie pan mieszka? Mieszkam na ulicy Kawęczyńskiej. Wychowuję samotnie czwórkę dzieci w wieku od 18 do 2 lat. W tej chwili jestem na urlopie wychowawczym, który mi się kończy 25 września. A wcześniej gdzie pani pracowała? W Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr Kolejnictwa jako kelnerka. A jak z dziećmi? Dobrze, źli? To znaczy, może takie pewne kłopoty z Grzegorzem, ale ogólnie nie narzekam. A dlaczego tylko z nim? No właśnie, to jest problem. Nie wiem, być może, że wpłynął na niego nasz rozwód. Na razie nie mogę zrobić nic, więc skończę to wszystko. No i jeszcze się coś kiedyś tam dokończy. Tu jest właśnie bliżej bunkier. Kamera, akcja. Nie ma tam nigdzie bunkru. Jest, Kępa? Wiem. Chodźcie o te metalowe drzwi. Boicie się? Daj im tą kosałkę. Ja mogę. A mi strzaszka narysowana, się boję. Chodźcie. Ja ostatni. No chodźcie. Nie, bo ja się boję. Ej. No chodźcie. No idziemy na kotu. Ej, czekajcie. Wytrzymaj, jak ma kosakę. Jak ktoś stoi przy drzwiach, mogę zamknąć się. Kurwa. Tak, tutaj w Łusy bywają się czty. Nie pan ty. Czty satanistyczne polegają na modleniu się do szatana i dawaniu ofiar. Zobaczcie, pierdolę. Koty i psy. Bo najwięcej ich jest. Kurwa, połaj. Czy ustawia wiele świeczek, modli się do szatana i wtedy składa się ofiarę na pentagramie. Na pentagramie, a pentagram jest to pięcioramienna gwiazda. A nazista nie czci szatana żadnego, tylko nienawidzą brudasów, to są ich ideologie. Lumpów, Żydów, przede wszystkim są rasistami, nie lubią kolorowych. Tylko białych. Właśnie. Właśnie do tego dążył Hitler. Gdyby Hitler do tej pory żył, nie byłoby ani jednego Murzyna, ani Chińczyka. Chyba, że w ukryciu. Kępa, ty to bez mamy. Ej, z której strony? Lecie, lecie! Mam świnko! Chyba, no połapali tu, strzelali do nich. Fajnie, że coś słyszę. Tam, to rozbiecie. Będziecie chyba. Kurwa, jest 15-17 u mnie, baranie. Zaraz, ale to zaraz, za nie dojedzie. Kurwa, do dziury! Z której strony? Z której strony? Dawaj. Weź tam dalej, bo wiesz, jak cię pociągnie? Kurwa, wciągnie cię. Zobacz, no, no, tu stań, po środku. Nie, dobra, my się zaprzemy, no bardzo. Ja się rękoma zajdę, jedzie, kurwa, trzyma się.
A to górą, kurwa, chyba. Zobacz, jedzie. Górą, kurwa. Kurwa! Wkurwia mnie to! No bo jechał! Jedzie! Trzymaj się. Weź jakiś pedał, ty. I co? Chodź tu! Co, czy... Kurwa, zaraz mi przytrącę tam. Chodź tu! Szmaniak, uważaj. Weź na chwilę. Poczekaj, ja wejdę na chwilę na drzewo i zjemy mi tutaj. Jak fajnie widać. Czekaj. Bo na chwilę tam. Ho, wchodzisz. Ja ci pokażę. Mam cię tam wcisnąć? No, ale nie chcę, nie wrócę. Ale no tak. Telefon ci wcisnąć. Akurat. Dobra, o, tu się taki wózek. Zobacz. Nie? Na przykład to jest złotówka i oni nie mają wyciągnąć. To ja mówię tak i tak. Na przykład ja mam. Tutaj się sadzę na chwilę. Gdzieś nie mogę, nie chcę odskoczyć. Co wtedy robię? Tak i już. Albo na przykład pomaga im po prostu. No i oni to sami dają, albo... Albo ja odchodzę, że nie, jakich nie ma tutaj na przykład, no to znajduję same wózki. I tak tam, i tak zarabia się. Ludzie robią tak. No i od... Możesz na chwilę zamknąć, bo nie robimy coś? Nie mogę. Ja nie postaraj. Bo ci ryj obiję! Stracisz tą pracę, frajerze! Nie wierzysz? To uważaj, teraz to przyjdzie, nie? Teraz to przyjdzie. To chodź. Nie chcę wyjść. Słuchaj, no co? Ty tam z kiboksy teraz jesteś? Będziesz się nie bije, chcę dostać? A też nie bardzo. Maniak, kurwa, jeździć tam wiesz.
mrożone. Zimne takie. On jest hot do zabawy. Jak się jesteś w tym, jak jesteś w tym, jak nigdy nie pij całego, bo nigdy się nie pije zawsze całego. Tak, tak. Kamera. Akcja. Żaba wyskoczyła. Gdzie? Stąd, stanąłem tu. I hop. A gdzie ona poleciała? Tutaj. Jest tutaj? Poleciała. Jaka wielka żaba, stary, jaka ogromna. Nie pływa, ona stoi w miejscu. Masio, idziemy tam. No ty kurwo, stara. Obiektywu nie dotykają. Bierzemy! Znowu wyciągnąłem kurwa, stara. Ale jest wielka ta. Nigdy takiej nie widziałem. Tutaj grają kębaste tłuczki. Jaka wielka. Powiedziałem, że kurwę złapie starą? Pierdolona. Macie rurkę. Odciąć jej oko? No. Czekaj. Dobra, nie puszczę. Ej, masz rurkę? Łapę jej wymij. Jak rurkę masz, to napompujemy. Masz rurkę? Kto ma rurkę? Dupę jej do gnębienia żab. Dupę jej wstań. Oko jej gnębiemy. Żeby nie uciekła. Drugiego też śmiało. Jak to nie? Na chowak. Łapie przednie odcinamy. Po budce, byliśmy u Boga na urodzinach. My wróciliśmy z piwiszem po urodziny. Znaleźli się tam obawią. O rany. My po urodzinach jesteśmy. Byliśmy na urodzinach u Pawełka. Dajcie mu w prezencie, bo on dzisiaj urodziny ma. On dzisiaj ma urodziny. Serciu, chodź. Bo my po urodzinach jesteśmy po prostu. No jesteśmy. Weź, nagrywasz go w tej chwili. A więc tak, Piotruś jest jakimś frajerem z Targówka, z ulicy jakiejś tam. Trocki. Trocka, no nie? Trocka chujecka. I więc tak, Robson sam siedzi, znaczy z nami na przodku, siedzi nam tutaj i zaczynamy rozmawiać, skąd można było zarobić, nie? I później z kępa mówi, że nikogo nie ma tutaj. I w końcu frajer z Targówka wchodzi. No nie. I my z kępą podchodzimy do niego i pytamy się, która godzina. Kamera, akcja! Ej, która godzina, młody? Jak chcesz wiedzieć, to kup sobie zegarek. Ej, to chodź. Ty weź skałek. Weź serenkę. A kępa... Kurko, nie tak szczegółowo. Jak chcesz wiedzieć, która godzina, to idź sobie poczekaj. Skąd ty chyba jesteś? Z Trockiej. Ja cię kurwa odzywam. Bo mi się tak podoba. Jedna, śmieszny jesteś. No to zaraz chyba nie, co tu kurwa na ręku masz? Zegarek. Ty weź to zostaw. Co powiedziałeś, kurwa? Ale ty... To jest zegarek. To zegarek chociaż będę miał. Weź to zostaw. Jezu, schylasz się po mydło? Nie. Jak do nie, ty po mydło się schylaj. Spluń. Schyl się. Co się sam schyl? Aport! Wozisz się? Wozisz się tutaj. Cześć, te ręce. Kurwa, i co teraz? Pedale, ty. Pedale, ty. Pedale, ty. Pierdolę, jestem w dziuru pierdolony. Jak to jest naprawdę, kępa? Ja? Instruktaż, o. Instrukcja, dobra. No. Podchodzę do jakiegoś kolesia. Przede wszystkim pytam się, skąd jest. Jeśli mówię, że Szmulek, pytam się, z jakiej ulicy, czy zna tego i tego. Jeśli jest w porządku, to wypuszczamy. Natomiast jeśli jest ktoś nieznany, skąd indziej, wtedy mówię mu, żeby dawał pieniądze, a jak nie, to zaraz. A jak nie, to albo że żywy do przystanku, na przykład tam nie dojdzie, że dostanie w pierdol. Co? Że... No tak po prostu powiem. Że mu dojebie po prostu. No i wtedy, w zależności, da lub nie da. Jeśli nie da, bo nie ma, to albo go zostawię, albo po prostu mu przypierdolę i odejdę. Jeśli ma pieniądze, to biorę i też albo go napierdolę, albo odchodzę. Ale co tu powiedz? No i to wszystko, starczy tyle. Patrz, leć.
Cześć Piszma, cześć Benek. Siema. Siema. Co, kto wybił to okno? Nie wiem. Co? Nie wiem. No jak to nie wie? Nie wiem. A co, jak wam poszło? Jak filmowaliście? Co sfilmowałeś? No kurwa, co cię to chodzi? No jak to co? To wystarczy, ja teraz biorę kamerę. Kurde! Znowu wyłączyłeś, Piszma. Co? Wyłączyłeś kamerę, jak nie oddawałeś. To teraz sfilmuj to podwórko, powiedz, co byś chciał w nim zmienić. Tak, na tym podwórku bym zmienił, wyniósł ten gruz, wszystko. Malował mur. Odnowił wszystkie budynki. Ale... Zmieniłbym tak. Trzepak, ten trzepak bym przeniósł, na przykład tutaj. Te drzwi na lepsze. Na przykład jakieś huśtawki zrobił, tu asfalt bym zrobił, albo jakąś piaskownicę, żeby dzieci się bawiły. Chciałbym, żeby tu jakiś plac zabaw wybudowali, a nie taki śmietnik tutaj, można powiedzieć, że jest. Żeby okienka w piwnicach były zastawione, czasami nam tam piłka wpada. No i żeby nie było tutaj tyle śmieci. No, mogliby chociaż ludzie do śmietnika to wrzucać. No w ogóle zmieniło się to wszystko. A co ty byś chciał robić? Ja? No. Co robić? Ja co? No jak ukończenie szkoły? No tak, no. No, kucharzem chciałbym być. Czyli to do gastronomicznej szkoły byś musiał pójść, nie? Czy chciałbyś pracować? No chciałbym, ale nie tak jak ojciec. Dlaczego? No bo ojciec jest hydraulikiem. A powiedz mi, jak skończysz szkołę? To chciałbyś coś robić? No i do zawodówki. Do jakiej zawodówki? No prawdopodobnie na mechanika samochodowego. A co to twoim zdaniem znaczy odnieść sukces? Czy tam, no nie wiem, dojść do czegoś, to takie są słowa. Dojść do czegoś, to znaczy, żeby trzymać się jednego, tego, co się fascynuje, albo nawet nie, ale chcesz to zrobić na przykład tak, żeby mieć karierę, żeby ci wszyscy potem pamiętali. Nie, to nie chodzi o same pieniądze, tylko żeby ci zapamiętali, tak jak Marilyn Monroe. Nie chodzi, ona może jej chodziło o pieniądze, ale wszyscy ludzie ją zapamiętali. Nawet ten jej pieprzyk, sprzedawali jej sukienki za tam parę milionów dolarów. Jedną sukienkę taką była, co śpiewała dla prezydenta, co miał rodzinę. Happy birthday to ja. Właśnie, no zapamiętali. To ty chciałabyś być znana, Olu? No. No nie z tej, na przykład z jakiejś dobrej strony, no nie to, że tam wzięłam sport przez to, że ktoś mi pomógł albo coś, to sama, że ja chciałam, ja osiągnęłam, to jest moja zasługa i już. Było nas trzech, jako zgiął brak zero. Chciałam taka sama krew i podobne geny. Jestem zły, taka ma zajawka. Wciągam całą działkę, akcja jest warta. Kiedy jest nas trzech? Jako wilka nasza krew jest zimna. Ginie kolejna niewinna osoba. Tak pech, albo taka karma. Sprzedasz komuś kosę? Dla mnie to rumaka tak żyje. Piję, takie mam klimaty. Kiedy ja zarabiam, to zacuję stare straty. To mnie widział wajce, jak on do sytuacji, jak nikt. Odezpieczam broń, tak pech, albo taka karma. Sprzedasz komuś kosę, dla mnie to rumaka tak żyje. Piję, takie mam klimaty. Kiedy ja zarabiam, to zacuję stare straty. To mnie widział wajce, jak on do sytuacji, jak nikt. Odezpieczam broń i taki tylko ryk. Bo.